Siemano moi drodzy, Moto Patryk z tej strony. Dzisiaj znajdujemy się w Skodzie Superb w wersji wyposażeniowej Laurin and Clement, co oznacza mniej więcej tyle, że jest to wersja na pełnym tłuszczu. Tutaj są takie bajerki, że nie jedna S-klasa, Audi A8 i Bema 7 mogłaby temu samochodowi zazdrościć. I wiecie czego jeszcze te wyżej wymienione samochody mogą temu Superbowi zazdrościć? Mianowicie ilości miejsca we wnętrzu i pojemności bagażnika, bo Superb to samochód po prostu przeogromny. Jest olbrzymi, a przez to zajebisty. Pod maską tej zacnie wyglądającej Skody mamy 2 litry TDI o mocy 190 koni, automat DSG 7-stopniowy i napęd na 4 koła. Pod maską typowy niemiecki porządek, wszystko to jest ładnie poukładane, maska na teleskopach, tak jak być powinno. Jeśli wspominam o porządku, oczywiście nie mam na myśli tutaj czystości, bo ten egzemplarz ma w kołach ponad 270 tysięcy kilometrów i nadal jeździ. Co tu mi się przywala z gówny. O wersji wyposażeniowej tego samochodu przypomina nam kilka logo. Mianowicie mamy tutaj haftowane logo Laurin Clement na oparciach przednich foteli. Tutaj taki drobny znaczek na listwie ozdobnej. Oczywiście, gdy samochód odpalamy, tutaj na ekranie między zegarami też pojawi się logo. I tutaj na ekranie głównym również. W ogóle wow, jak to fajnie się prezentuje. Na progach drzwiowych każdych drzwi i również na tylnej kanapie. Więc na pewno nie zapomnimy, jak dużo wydaliśmy na ten samochód dzięków i jak bardzo jesteśmy burżuazyjni. 0-100. Oczywiście ten samochód czyta znaki i możecie sobie powiedzieć, ale ty przekraczasz wszędzie prędkość. Natomiast mam to w dupie, bo te znaki są z boku. No, i to jest mój stały odcinek testowy, na którym to testuję przyspieszenie 0-100 i wchodzenie w 2 szybkie zakręty. Ten samochód jest bardzo szybki. No, oczywiście nie jest to sportowiec, ale jest szybki. A dodatkowo fajnie składa się w zakręty, a przypominam, jest zajebiście dużą, długą, ciężką i niezbyt nisko zawieszoną limuzyną. W najbogatszej wersji Skody Superb dostajemy fotele skórzane, które są grzane, wentylowane, elektryczne, z pamięcią ustawień, a fotel kierowcy dodatkowo posiada masaż. Skóra na tych fotelach jest bardzo przyjemna w dotyku, ładnie poprzeszywana, fotele dobrze trzymają na boki i są naprawdę mega, ale to mega wygodne. Masaż włączamy w tym miejscu i jest on bardzo przyjemny, subtelny i odprężający. Powiem wam, że masaż w samochodzie to rzecz naprawdę premium. To jest wyposażenie zarezerwowane dla topowych limuzyn, a mamy to w Skodzie Superb. Jedynym minusem jest to, że go dosyć wyraźnie słychać, w sensie ten masaż. A działa on na zasadzie jakichś tam kulek, które sobie tak falują i wypychają nam plecy i dupcię. Mamy tutaj również grzaną kierownicę, co jest no, w naszej szerokości geograficznej bardzo przyjemnym dodatkiem. Za kierownicą mamy łopatki do automatycznej 7-stopniowej skrzyni DSG. Manual i pobawimy się łopatkami. No reakcja jest po prostu niewiarygodnie szybka. Naprawdę rewelacja. Łopatki działają fenomenalnie. Wzór, po prostu wzór do naśladowania. W momencie naciśnięcia guzika, czyli łopatki, skrzynia ma już zmieniony bieg. No kurwa, niewiarygodne po prostu.
A redukcję to w ogóle sztos. Naprawdę, świetna rzecz. Dopracowana do perfekcji. 2018 rok produkcji modelowo w Skodzie Superb to taki mały lifting. Mamy tutaj już nowy infotainment, który jest dotykowy i niestety to jest lipa moim zdaniem, bo w poprzedniej wersji tego ekranu mieliśmy tutaj normalnie fizyczne przyciski i ekran dotykowy, a tutaj już wszystko jest dotykowe. Ogólnie zmieniono tutaj trochę układ tego wszystkiego i powiem Wam, że ta poprzednia wersja jakoś bardziej do mnie przemawiała. Ogólnie ekran jest bardzo wysokiej jakości, dobrze reaguje na dotyk, jest responsywny. Pod spodem mamy odświeżony, ale bardzo klasyczny panel klimatyzacji. Jest on wykończony w piano black i wygląda ładnie. Jest bardzo praktyczny i bardzo doceniam jego funkcjonalność. Tutaj za pomocą przycisku menu możemy sobie jeszcze dodatkowo wysterować na przykład trzecią strefę klimatyzacji. Przy lewarku zmiany biegów, który no tak wystaje jak kutasik, troszeczkę mi się to nie podoba, ale już mniejsza z tym, znajdziemy ładowarkę indukcyjną z wzmacniaczem sygnału, a to dlatego, że egzemplarz, który tutaj mamy, ma akustyczne szyby boczne, które po prostu są klejone z dwóch jakby płatów szkła. Fajna rzecz. Bardzo jest tutaj cicho, nawet przy prędkościach znacznie przekraczających prędkości autostradowe dozwolone w Polsce. W tym miejscu klasycznie mamy cup holdery za roletką, podłokietnik bardzo szeroki, regulowany na wysokość. No i tutaj mamy przeogromny schowek, który na spodzie wykończony jest dywanikiem, żeby nam tutaj te przedmioty za mocno nie hałasowały. Schowek przed pasażerem bardzo duży. Mamy tutaj miejsce na karty do nawigacji. Łatwo dostępny wyłącznik poduszki pasażera. Schowek jest klimatyzowany. I o ile dobrze pamiętam, to tak, również ten podłokietnik jest klimatyzowany. Fajna sprawa, bo można tutaj nawrzucać 14 czekolad, 6 batonów, 2 sprajty i będzie to latem chłodne. Jeśli chodzi o kieszenie w drzwiach, to tutaj widzicie, mamy rekwizyt, czyli 1,5 litrową butelkę wody i mieści się bez problemu. Dodatkowo kieszenie w drzwiach wykończone są dywanikiem, tego nawet nie znajdziemy w Audi. Ogólnie boczek drzwiowy wykonany jest z materiałów przyjemnych w dotyku. Tutaj taka ala skórka, podłokietnik typowo dla waga twardy, dół drzwi jest już plastikowy, włączniki szyb posiadają wykończenie w chromie. Fajna rzecz, ogólnie dobrze to wszystko wygląda. Wersja wyposażeniowa Laurin and Clement oferuje czarną podsufitkę, co w samochodach jest po prostu sztosem. Uwielbiam, gdy sufit jest w aucie czarny. Jest przyjemny w dotyku. Klamka, cykorłapka, miękko opadająca, regulowany punkt pasa. Niestety we wnętrzu samochodu widzimy kolor nadwozia. Tego akurat nie lubię. Daszek, no raczej taki twardawy. Podświetlenie LED-owe. Tutaj lampeczka na środku, ogólnie ona jest bardzo mocno oświetla to wnętrze, gdy jest noc, także to zasługuje na duży plus. Niestety mamy tutaj, mamy tutaj szyberdach, co jest bardzo fajną rzeczą w samochodach, ja to bardzo lubię, ale ze względu na to nie mamy tutaj, proszę ja Was, miejsca na okulary. Włączymy się do ruchu, ze startu zatrzymanego, ale bez procedury startu, bo ten samochód ma launch control. Przyspieszymy do tych 70. No i powiem Wam tak, pierwsze wrażenie jest takie. Wciskamy gaz, nic się nie dzieje. I jest taka konsternacja, dlaczego ten samochód nie jedzie. A następnie następuje pierdolnięcie w plecy. Wszystkie przedmioty nam lecą. Bardzo wyraźnie czujemy przypływ momentu obrotowego i że to auto ma napęd na 4 koła, bo właśnie nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale mamy tutaj nie dość, że pełen wypas, to dodatkowo napęd na 4 koła. Oczywiście dołączany. O, i auto ma też line assist, zatem no zatem kurwa jeździ po krawężnikach. Jeszcze dajmy mu szansę. O, złapał. No tutaj jest trudny odcinek, zaraz zobaczymy, czy sobie poradzi.
troszeczkę jeździ po pasach i znowu na krawężnik chciał zjechać. No winą jest to, że tutaj nie mamy narysowanego pasa od krawężnika, zatem ten samochód nieco się gubi. Nie, on troszeczkę słabo łapie. Może radar jest zabrudzony albo coś? Dodatkowo egzemplarz, w którym siedzimy, powiem Wam, że ma zaskakujący przebieg, bo mamy tutaj auto z 2017 roku z przebiegiem 271 tysięcy kilometrów. No i co? Ta kierownica źle wygląda jak na ten przebieg? Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, a fotel właściwie, poza tym, że tutaj troszeczkę wytarł się kolor, wygląda jak nowy. Także samochód bardzo odporny na zużycie. No i tak prześmiewczo powiem, 272 koła przebiegu, 2.0 TDI pod maską, napęd na 4 koła, DSG, a samochód nadal jeździ i nadal mu nic nie dolega i kurwa jeździ bardzo dobrze. Mówię o tym dlatego, że w internecie krąży taka opinia, że 2.0 TDI kupisz, to złomy, 100 tysięcy kilometrów nie dojeżdżają, a tutaj 272 koła i ten samochód malkontentom śmieje się po prostu w ryj. Teraz wykonamy sobie próbę testu łosia przy 50 na godzinę. Mamy zawieszenie w trybie sportowym. O, zimówka nam tutaj wyraźnie zapiszczała, ale auto bardzo ochoczo wykonało tą próbę. Właściwie bez zastrzeżeń. A teraz zmienimy sobie tryb jazdy na komfort i zobaczymy, czy w trybie komfortowym ten samochód wykona tą próbę w jakikolwiek sposób inaczej. Brawo Skoda! Niezależnie od trybu jazdy, od ustawień zawieszenia, samochód wykonuje próbę wzorowo. Ilość miejsca w kabinie w tym samochodzie jest po prostu przytłaczająca. Przerażający jest ten samochód. Ja mając 1,74 m, posiadając tutaj prawidłowo ustawiony fotel, czuję się do tego samochodu zwyczajnie za mały. Zobaczcie, jak ja tutaj siedzę. Zagłówek mam prawie równo z głową, gdzie on jest obniżony na maksa. Fotel, no mam ustawiony akurat na samym dole, ale zobaczcie, ile jeszcze tutaj jest do sufitu, a mamy okno dachowe, które na podsufitce parę centymetrów zabiera, zatem gdyby tego okna dachowego nie było, to ten sufit byłby jeszcze wyżej. Ilość miejsca tutaj, no po prostu jest ogromna. Tutaj się siedzi jak lord, jak pan, po prostu można się rozłożyć na tym fotelu, dosłownie się rozjebać, jak taki, wiecie, ura bura, król podwóra. I za nami miejsca jest nadal w brud, co zaraz Wam pokażę, ale najpierw ocenimy sobie, jak zamykają się drzwi, w sensie jaki dźwięk wydają. Wyłączymy ten zapłonik, żeby nic nam tutaj nie pikało w tej nowoczesnej, nadgorliwej motoryzacji. Po pierwsze skrzypi boczek, gdy go otwieram. Po drugie dźwięk zamykanych drzwi jest taki typowy dla Skody, taki troszeczkę pustawy. Taki bezpłciowy, taki bez wyrazu, taki zwykły, no, zamykasz drzwi. Idziemy na tylną kanapę, zobaczymy, ile z tyłu jest miejsca. Zobacz to! Ilość miejsca w tym samochodzie jest po prostu ogromna. Tutaj śmiało mógłby siedzieć mi ktoś na kolanach. Na fotelach mamy dosyć wąskie te schoweczki. Śmiesznie to wygląda. Myślę, że można byłoby je zrobić troszeczkę większe. Mamy trzecią strefę klimatyzacji i podgrzewanie foteli. Natomiast muszę włączyć zapłon, żeby to Wam ładnie zobrazować. Plus minus i tyle właściwie. Fotele trzystopniowo podgrzewane. Kanapa bardzo ładnie poprzeszywana. Mamy tutaj właśnie wyciągnięte nieco dalej siedzisko, żebyśmy mieli bardzo dobre podparcie pod kolana. Podłokietnik z dumnym napisem Laurin and Clement, żebyśmy właśnie nie zapomnieli nawet z tyłu, że jest to wersja na bogato. Mamy tutaj dwa uchwyty na kubek. Bardzo ładny długopis Mercedesa. Podłokietnik jest bardzo komfortowy i szeroki. O kurwa, zepsułem auto.
te przeszycia tutaj ogólnie bardzo dobrze wyglądają, ta dziurkowana skóra, to wszystko wygląda po prostu drogo. Aż jestem w szoku, że Skoda ma tak fajne tapicerki. Dodatkowo w tym egzemplarzu mamy roletki tylnych szyb. Oczywiście manualne ze względu na to, że to jest liftback, więc tutaj nie ma możliwości zamontowania elektrycznego mechanizmu tej rolety tylnej. A szkoda, bo fajnie by to właśnie robiło robotę, że tam sobie klikasz przyciskiem i ci tutaj roletka jeździ w Skodzie, a nie w Audi A8. Dobra, ale roleta w dół, żeby było więcej światła. Oceńmy sobie wymiar praktyczny. Schowki w drzwiach bardzo duże, również tak jak z przodu wykończone dywanikiem. Boczek jest miękki, tutaj również, a podłokietnik tak samo jak z przodu twardy. Ogólnie jakość wykończenia boczków z tyłu jest taka sama jak z przodu. Cykor łapka miękko opadająca, mamy haczyk jeden, haczyk drugi, tak typowo dla waga. Ilość miejsca, no tak już mówiłem, zaraz zepsujesz. Na tunelu środkowym oprócz nawiewów i trzeciej strefy klimatyzacji znajdziemy jeszcze dwa gniazda USB i gniazdo 230. Zajebista sprawa, bo można tutaj sobie pewnie z powodzeniem podłączyć normalnie wtyczką laptopa, nie? Tylko nie wiem, 150 W, czy to gniazdko tego laptopa pociągnie, ale to do zweryfikowania. Na tylnej kanapie jeszcze znajdziemy ISOFIX-y, które mają zaślepki na plasticzkach i to jest największa zmora grupy Volkswagena, bo niestety za każdym razem, gdy będziecie chcieli użyć ISOFIX-ów, to te plasticzki trzeba gdzieś schować. Co wiąże się z tym, że z reguły się gubią. Ogólnie ten samochód, gdy już ma przygotowany bieg, nie musi go w żaden sposób redukować, jest bardzo wyrywny i bardzo dynamiczny i fajnie tym autem się rusza spod świateł, bo napęd na 4 koła i ta szybka skrzynia biegów plus 190 koni w dieselku, no robi robotę, no ale tak jak mówiłem, no reakcja jest taka opóźniona, bo no ta skrzynia po prostu ma tak napisany program, że potrzebuje od sekundy do dwóch, żeby się to wszystko spięło i dopiero wtedy auto wyrywa, ale wyrywa w sposób po prostu fenomenalny, jest zajebiste, jak z procy. Bagażnik tego samochodu jest naprawdę ogromny, oczywiście elektryczna klapa bagażnika. W tej chwili do dyspozycji mamy 625 litrów, a po rozłożeniu oparć tylnej kanapy przeszło 1700. Oczywiście jest to Skoda, więc mamy tutaj kilka takich rzeczy z tego pakietu Simply Clever. Zatem jest latarka, która jest na magnesie i możemy sobie tutaj na przykład przy wymianie koła zaświecić. Fajna sprawa. To jedna rzecz. Druga rzecz, że w tym miejscu mamy takie plasticzki, które są na rzepach. No i akurat w tym egzemplarzu mamy podłogę gumową, akcesoryjną, oryginalną, ale gdy to sobie podniesiemy, to mamy podłogę materiałową i za pomocą tych plasticzków możemy sobie umocować bagaż, żeby nam nie latał po samochodzie. Bardzo fajna sprawa. W tym miejscu znajduje się też subwoofer, bo mamy tutaj akcesoryjne audio Cantona, które swoją drogą gra bardzo dobrze. Poza tym bagażnik, co oferuje jakość wykończenia, no taka typowa dla Skody, więc nie jest to najwyższej jakości, chociaż w dotyku jest całkiem przyjemne. Oświetlenie, cztery haczyki, tutaj piąty i szósty, gdyby było za mało, siódmy i ósmy, więc możemy tutaj tą Skodą wybrać się na bardzo duże zakupy. Jest miejsce do miejsca dziura w tylnej kanapie, żeby sobie przewieźć dłuższe przedmioty. Poza tym pod spodem, pod podłogą bagażnika znajdziemy koło, nie dojazdówkę, tylko pełnowymiarowe, no i szpargały typu lewarek. W tym miejscu jest schoweczek. Teoretycznie powinna być apteczka, ale nie ma. No i możemy z bagażnika sobie złożyć oparcia. O, jeszcze tutaj taka praktyczna siateczka. No i co? Dziewiąty haczyk, także no jest ich tutaj całkiem sporo. To nie koniec ciekawostek, jeśli chodzi o bagażnik w Superbie, bo w tym miejscu mamy hak. Ciągniemy to i wychodzi nam taki mały kutasik. Możemy sobie teraz pobrudzić ręce na przykład i przypiąć przyczepkę, a następnie za pomocą tego samego zwolnić hak i takim energicznym ruchem zamontować go z powrotem.
oświetlenie wnętrza tego samochodu jest bardzo mocne, bardzo wyraźne, bardzo fajne. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo mocne lampki na suficie, które oświetlają bez problemu przedmioty, na przykład na tylnej kanapie czy na fotelu pasażera. Druga sprawa, wyłączę to. Tutaj na konsoli środkowej wszystko bardzo ładnie jest oświetlone w kolor biały zimny. No i wisienka na torcie, czyli oświetlenie ambient, które jest na drzwiach, na desce rozdzielczej, również z tyłu, i możemy jego kolorki sobie wybrać w zależności od humoru albo po prostu preferencji. Ja uwielbiam ten niebieski, natomiast no, podejrzewam, że są ludzie, którzy mogą sobie ustawić różowy czy tam zielony. I fajna rzecz jest taka, już chyba o tym mówiłem, że gdy zmieniamy kolorki, to również motyw między zegarami się też zmienia. No, fioletowy spoko wygląda. No, jest to mega fajne rozwiązanie i jest to też tak fajnie, precyzyjnie wykonane. Dodatkowo świecą nam powierzchnie nóg, świecą nam klameczki. I to tyle. A, tutaj schowek jest podświetlany. Słabo to widać teraz. I ten tutaj podłokietnik również jest podświetlony. Schowek przed pasażerem jest podświetlony. Więc bardzo zadbano tutaj o to, żeby jazda nawet nocą tym samochodem była przyjemna i dostarczała pozytywnych emocji, po prostu pozytywnych doznań. No, bo jak pojedziecie tym samochodem gdzieś tam na boczną uliczkę, boczną drogę, może nawet lasek, a tutaj będzie na fotelu pasażera siedziała jakaś miła pani, to takie oświetlenie czerwone idealnie pasuje, prawda? Nie, oświetlenie jest naprawdę mocne, zobaczcie, można zobaczyć, czy mam czyste buciki. Ref limiter. Korzystając z okazji, że nagrywam w nocy, sprawdźmy światła. To są światła krótkie, a to są światła długie. Mamy tutaj raczej Big Xenony, bo to 17 rok produkcji, ale światła są po prostu genialne. I tak oto, moi drodzy, dotarliśmy do końca. Podsumowując, Skodę Superb. Jest to samochód bardzo wielki we wnętrzu. Tego inaczej się opisać nie da. To nie jest samochód przestronny. To jest samochód olbrzymi we wnętrzu. Bardzo praktyczny, wygodny, zwłaszcza w tej wersji wyposażenia. Jest autem bardzo rozsądnym, wbrew pozorom. Jest samochodem o najlepszym stosunku cena-jakość. Ten samochód jest właściwie bezkonkurencyjny. Jest klasą samą dla siebie. Jestem ciekawy, czy nowy Superb, który w momencie, gdy ja to nagrywam, miał swoją premierę, czy będzie tak samo dobry. Ciekawi mnie to bardzo. No i co? Zbędnym słowem ust nie kalam. Biorę teczkę i spierdalam. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zerknijcie w opis pod filmem. Zostawcie subskrypcję i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.